trzeba będzie, ja ciebie obronię. Nam parę chwytów chciałem zasłonię. Ciosy karate ćwiczyłem z bratem. Ja jestem King Bruce Lee karate mistrz. King Bruce Lee karate mistrz. Już ci mówiłem, mała nierycz, mam w sobie dzikość żółtej pantery. W tej dyskotece nie ma frajera, co by podskoczył lub ze mną zadzierał. Ja jestem King Bruce Lee karate mistrz. King Bruce Lee karate mistrz. Animacja nawet nie pomoże. Po dobrej wódzie lepszy jestem w czucie. Ja jestem King Bruce Lee karate mistrz. King Bruce Lee karate mistrz. Nie rycz, mała, nie rycz. Ja znam te wasze numery. Twoje łzy lecą mi na koszulę. Napisem King Bruce Lee karate. Niech się święci.
mente. Imparente. 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 Stanisław Sojka, cud niepamięci, w tobie tę piosenka, którą wybrałem we współpracy z moim dzisiejszym gościem. Przy moim telefonie dziennikarz programu Trzeciego Polskiego Radia, podróżnik, fotograf, ale również kompozytor, pan Marcin Kydryński przy moim telefonie. Dobry wieczór. Oj, to jest mi bardzo miło, muszę powiedzieć. I powiem panu, że jest to dla mnie ogromny zaszczyt, tym bardziej, że jeszcze jakiś rok temu nawet nie przypuszczałem, że będę miał w swoim programie takich gości jak pan, ale nie dlatego, że nie chciałem, tylko jakoś wydawało mi się to mało prawdopodobne, że ktoś taki jak pan może przyjąć zaproszenie. Tym bardziej Ja mam 3 razy w tygodniu. Tak. No nie do końca, bo ja mam 26 lat dopiero. Jamboree. I tak to się zaczęło potem
Trójki mnie zaprosił ówczesny szef muzyczny, Paweł Stawkę, który dzisiaj jest w programie pierwszym. Fantastyczny zupełnie człowiek, niesłychanie otwarty, serdeczny, wielki znawca muzyki. I to nie ma co się oszukiwać, pewnie pierwszy raz mnie zaprosił do tego, że miałem tak, a nie inaczej na nazwisko, bo mój tata rzeczywiście był słynnym radiowcem i on pomyślał, no to może syn słynnego radiowca też coś w radiu będzie umiał zrobić. No ale wiadomo, wie pan jak to jest, no gdybym miał tylko nazwisko, a nic by za tym nie szło, no to po trzech audycjach by mi podziękowano, a tak naprawdę to idzie mi już 30 rok. Wow, ale również pana tata oprócz tego, że był radiowcem, to był również konferencjerem, przypomnijmy, nie? No tak, tak. Na festiwalach w Opolu i od samego początku powstania tych przedsięwzięć tata był na scenie i prezentował tych muzyków i jeździł też po Polsce z wielkimi artystami z osi światowego formatu, jak zmarły niestety dzisiaj, to jest wstrząsające, Charles Aznavour, czy Marlena Dietrich, czy Juliette Gréco, czy Paul Anka, on tych ludzi znał, wędrował z nimi po kraju, tak jak ja dzisiaj jeżdżę po Polsce w projekcie Siesta w drodze z kolei z moimi ulubionymi artystami, więc jakoś widzi pan, się to koło losu zamyka. I ja przejąłem po tacie większość jego obowiązków, można tak powiedzieć. Chciałem zapytać, bo wyczytałem w internecie, że był pan dyrektorem muzycznym przez kilka lat festiwalu Jazz Jamboree. Prawda to? Tak, to prawda. Między 1994 a 1998 rokiem doprowadziłem ten festiwal do 40. rocznicy. Potem nasze drogi się rozeszły, ale teraz mam swój festiwal, Siesta Festiwal, który ma już 9. edycję w Gdańsku. Ale jeśli chce pan zapytać o coś związanego z Jazz Jamboree, to ja chętnie opowiem oczywiście. Jakich artystów można usłyszeć podczas takiego festiwalu i jaka była pana rola jako dyrektora muzycznego tego festiwalu? Przez te 4 lata bardzo wielu artystów się przewinęło przez festiwal, który współtworzyłem. Ja zresztą byłem związany z Jamboree długo wcześniej, najpierw jako fan, potem jako rzecznik prasowy tego festiwalu, na koniec jako szef muzyczny, czyli człowiek, który decyduje o tym, kto przyjedzie, żeby zagrać dla naszej publiczności. I z takich postaci, które jestem przekonany absolutnie wszyscy kojarzą, to był Ray Charles za mojego dyrektorowania. Bardzo młodziutka wtedy, ale już świetna, Diana Krall, która dzisiaj gra na gigantycznych scenach, a wtedy wystąpiła, pamiętam, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce, na takim małym koncercie telewizyjnym. Pamiętam to jak dziś, że w pierwszym rzędzie siedział Jeremi Przybora i bardzo mu się podobało. No więc, a poza tym to byli oczywiście jazzowi artyści. Bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać takich wielkich mistrzów dawnego jazzu, którzy byli dla tego gatunku niejako założycielscy, a nigdy wcześniej w Polsce nie byli. Na przykład taki legendarny saksofonista Benny Carter, który nawiasem mówiąc odkrył Ella Fitzgerald swego czasu, albo wielki pięśniarz bluesowy i jazzowy, też Joe Williams. No więc miałem rozmaite pomysły i bardzo szczęśliwie wspominam tamten czas. A trudno jest takich artystów zagranicznych zaprosić do naszego kraju? Wie pan, wtedy może było trochę trudniej, jak sobie przypominam, jaka była logistyka tego przedsięwzięcia, że myśmy się porozumiewali tak naprawdę faksami. To dziś w ogóle nikt już nie wie, co to jest faks, prawda? Bo wszyscy sobie mailują i to trwa sekundę, a wtedy to było bardzo skomplikowane. Natomiast dziś
dzisiaj to w ogóle nie jest żaden problem, jedynie tylko finansowy. Natomiast wtedy to był też problem logistyczny, no ale jakoś sobie z tym radziliśmy. Niemniej ja się cieszę, że dzisiaj jestem na niejako na swoim. To jest taka kolej rzeczy, że robi się coś w tych wielkich przedsięwzięciach. Teraz właśnie była 60. rocznica Jamboree, gdzie się jest no, częścią, małym trybikiem w wielkiej machinie i w historii. A potem się zaczyna coś robić na własną rękę, na swój rachunek. Także ten Sinta Festival teraz to rzeczywiście jest takie spełnienie moich marzeń, że to jestem ja, tak naprawdę. A wspomniał Pan o tym, że ma Pan trasę po Polsce, która nazywa się Fiesta w Drodze. Czy planuje Pan być w okolicach Wielkopolski? Tak, my zaczynamy teraz trasę z taką fenomenalną pieśniarką Fado z Portugalii, ale to jest takie otwarte Fado, dużo tam innej muzyki przenika, i Bossanova z Brazylii, i Morny z Cabo Verde, więc to jest bardzo ciekawa rzecz. Ona nazywa się Fabia Rebordao i też zasłynęła tym, że na Siesta Festival, na którym wystąpiła w tym roku, przygotowała po polsku piosenkę Niemena pod papugami. No a zaczynamy tę trasę 10 października w Wejherowie, a potem, no to nie jest jeszcze chyba Wielkopolska, będziemy w Toruniu, natomiast w Wielkopolski będziemy we Wrocławiu. A najbliżej Piły to chyba będziemy w Poznaniu. Więc bardzo serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy i jeśli oczywiście Pan miałby ochotę, to będę szczęśliwy, mogąc Pana gościć. To proszę mi dać znać, kiedy będziecie w Poznaniu. Być może uda nam się z moją mamą dotrzeć. Świetnie, to ja napiszę Panu maila po naszej rozmowie dzisiaj. Zdaje, bo dokładnie nie pamiętam, który to jest dzień i się umówimy już szczegółowo, dobrze? Dobrze. Bardzo byłbym szczęśliwy, gdyby Państwo wpadli. A ja tym bardziej, bo bardzo bym chciał, żebyśmy się spotkali. No właśnie. Przejdźmy teraz do audycji trójkowej Siesta od 15 do 17 można Pana słuchać w każdą niedzielę. Proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie dobiera Pan muzykę? Jakimi kryteriami Pan się kieruje, aby wybrać muzykę do tej audycji? Wiesz Pan, ja często się śmieję w odpowiedzi na to pytanie, że mam tak naprawdę tylko jedno kryterium. Mianowicie stanowczo unikam muzyki, która mi się nie podoba. Natomiast poza tym jest to ogromny wachlarz i chyba niech mi będzie wolno zaryzykować takie twierdzenie, właśnie dlatego Siesta ma wielu zwolenników, że znajdzie się tam miejsce i dla muzyki świata, i dla muzyki jazzowej, i starej, i tej współczesnej, i dla muzyki rockowej, nawet ja uwielbiam od dzieciństwa Rolling Stonesów, byłem zawsze fanem grupy Van Halen. Więc rozmaite tam są rzeczy, które tak naprawdę łączy tylko jedno, jakaś moja muzyczna wrażliwość, mój smak i historie, jakie wokół tego buduję. Więc to jest audycja, w której jest duża szansa, wiele osób znajdzie coś dla siebie. Tak naprawdę do dzisiaj największy kłopot mam ze światem hip-hopu, wie Pan, bo to akurat nijak do mnie nie przemawia. Co nie znaczy, że któregoś dnia to się nie zmieni, ale na razie hip-hop jakoś u mnie nie zakościł. Więc tak właśnie dobieram i każdego dnia, znaczy każdej tej niedzieli, wyglądam za okno, zastanawiam się, w jakim jestem nastroju, co by mi sprawiło przyjemność. Wydaje mi się, że my, radiowcy, puszczający muzykę, powinniśmy, i to będzie niemiłe, co teraz powiem, ale powinniśmy myśleć wyłącznie o sobie. Nie powinniśmy się zastanawiać za długo, czy to, co wybierzemy, sprawi przyjemność temu czy innemu słuchaczowi. Dlatego, że nigdy nie trafimy w gust wszystkich.
sami z tym zadowoleni. To będziemy mieli taką pasję, która spowoduje, że będziemy wiarygodni. Będziemy opowiadać w tej muzyce z miłością. My będziemy mieć z tego frajdę i słuchacze te frajdy, mam nadzieję, odbiorą, poczują jako swoją. Więc ja myślę głównie o tym, czego sam miałbym ochotę posłuchać w danej niedzieli. Ja muszę panu powiedzieć, że jak pan to teraz opowiadał, to tak jakby opowiadał pan też o mnie, bo ja również przygotowując się do swojego programu, w ogóle mój program nazywa się Moja i Twoja muzyka po polsku. Moja i Twoja dlatego, że każdy znajdzie coś dla siebie. I wie pan, kiedy byłem młodym chłopakiem, miałem 15 czy 16 lat, byłem w okresie dojrzewania, to muszę powiedzieć, że miałem w cudzysłowie przechlapane w środowisku swoim, bo bardzo wyróżniałem się wśród muzyki, którą słuchałem, bo się okazuje, że nikt nie słuchał w moim środowisku 15-latków takiej muzyki jak ja i nie za bardzo miałem z kim na ten temat się wymienić i z kim porozmawiać, ale pokazywałem, że mam swój gust muzyczny, nie ma, że nie obchodzą mnie żadne trendy, że ktoś, że wszyscy słuchają techna albo hip-hopu, albo transu, to ja też muszę, prawda? Że... No właśnie, właśnie, bardzo mi się to podoba, no to ja jeszcze zauważam, że jesteśmy ogromnie sobie bliscy i bardzo do siebie podobni, bo ja właśnie myślę dokładnie tak samo, panie Tobiaszu. Bo proszę mi wierzyć, kiedy byłem małym chłopcem, to ja nawet, wiadomo, oczywiście słuchałem piosenek dla dzieci, na przykład Majki Jeżowskiej, ale na przykład wychowywałem się na takiej muzyce jak, nie wiem, zespołu Various Monks, czy Demono, czy... A, no jasne. Oczywiście, bardzo ich też lubiłem i lubię nadal. Miałem szczęście znać Antę Lipińską i Kasię Stankiewicz, Roberta Jansona i Krzywego, więc to są ludzie ogromnie mi bliscy. To mamy też podobny gust muzyczny. Bardzo się cieszę. Rewelacja. Także był taki moment, kiedy zakładałem to radio 2 lata temu. Powiem panu, że był taki moment, kiedy się wahałem, nie? Czy nie powinienem trochę pójść w takim kierunku, żeby grać piosenki też, jakie ludzie sobie życzą. Wydawało mi się, że tak powinno być, ale przyszedł taki moment po rozmowach z moją mamą, która mi tak zasugerowała, że być może warto pójść w swoją stronę, skupić się na tym, co ja bym chciał najbardziej usłyszeć, a jeśli komuś się to nie podoba, to może wyłączyć radio, prawda? No więc właśnie, bardzo, bardzo pięknie pan to ujął i proszę podążać tą drogą, to jest najlepsza ścieżka, naprawdę. Po 30 latach w radiu mogę to panu obiecać. Tak. Bardzo się cieszę, że możemy w taki sposób wymienić się doświadczeniem, bo tak jak pan powiedział, okazuje się, że mamy bardzo dużo wspólnego. Ja zresztą mam wielu artystów polskich, których bardzo szanuję. Chyba nie ma takiego artysty polskiego, którego bym nie szanował. Nawet mogę posłuchać każdej muzyki, chyba oprócz disco polo, tak naprawdę.
bo to jest... A, myślę, że nawet i blisko polem można dla siebie coś znaleźć, jeśli się jest w odpowiednim nastroju. Wie pan, ja pamiętam, ja uwielbiam program Onet Rano. Włączam sobie ten Onet Rano, uważam Jarka Kuźniara za jednego z najwspanialszych dziennikarzy wszystkich czasów. I pamiętam w tym jego samochodzie, kiedyś jechał artysta Sławomir, który jest, no jakby na to nie patrzeć, artystą disco polo. I miał w sobie tak dużo wdzięku i taki był zabawny i taki był naturalny i serdeczny, że nawet jak coś tam zaczął śpiewać, jakieś te swoje wariantki, kawałki, to sprawiło mi to frajdę o poranku. Nigdy się nie należy zarzekać. Tak samo u mnie z tym hip-hopem. Może kiedyś usłyszę hip-hopowy utwór, który mnie zachwyci. Ale wie pan co, panie Tobiaszu, że ja jestem panu ogromnie wdzięczny, że pan tak polską muzykę prezentuje, bo żyjemy w takich czasach, kiedy jest ten nadmiar wiecznie takiej samej muzyki importowanej z różnych stron świata, zazwyczaj po angielsku. A co gorsza, nawet polscy artyści upierają się, żeby po angielsku śpiewać dokładnie taką samą muzykę, jaką śpiewają Anglicy, Amerykanie, Szwedzi, Holendrzy i tak dalej. Trochę nieuchronnie odrobinkę gorzej no, niż Anglicy i Amerykanie, bo to jest nieprawdziwe, jest to siłą rzeczy pretensjonalne. I bardzo się cieszę, że pan postawił na tę polską muzykę, bo to jest coś prawdziwego, autentycznego. To jest coś, co nas wyraża i my możemy w jakimś sensie nawet dać to światu, być może któregoś dnia, być może kiedyś świat polubi niektóre aspekty polskiej muzyki, tak jak polubił muzykę, nie wiem, właśnie fado, bossanowe czy flamenco, prawda? Czemuż by nie miał nie polubić, dajmy na to, muzyki góralskiej? To jeszcze nie dziś, ale może w przyszłości. Zobaczymy. Wie pan, ja nie tylko mam audycję również z polską muzyką, bo na przykład w środę między 11 a 14 prowadzę audycję również z zagraniczną muzyką, bo to nie jest tak, że tylko polska muzyka mi się podoba, bo oczywiście są piosenki zagraniczne, które bardzo mi się podobają, tylko wiadomo, mam problem z zapowiedzeniem takiej piosenki, bo mój angielski może nie jest jakiś tam najwyższy klotów, że zawsze mi łatwiej jest zapowiedzieć polską piosenkę, bo wiadomo, jest po polsku, a przynajmniej wiemy, o czym śpiewają, prawda? No właśnie, i to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, o czym śpiewają, bo jak mówiła Kasia Nosowska, piosenka musi mieć tekst, więc warto, żebyśmy go w całości rozumieli. Ja od siebie dodam, że piosenka musi mieć także muzykę i właśnie dlatego mi z tym hip-hopem nie po drodze, bo tam ta warstwa muzyczna jest dla mnie całkowicie nieinteresująca. Tak. Taki galimatias dźwiękowy, że tak to nazwę, nie? Nawet nie wiem, czy galimatias dźwiękowy, to ja bym powiedział, że słyszę we free jazzie. Natomiast tam właśnie nie ma tego galimatiasu, tylko jest coś bezgranicznie prostego, co po czterech taktach właściwie zostaje nam w głowie i wszystko już o tym wiemy. A ja lubię taką muzykę, która rozwijając się nas jakoś zaskakuje i no to oczywiście szczególnie ma w sobie jazz i klasyka, zwłaszcza jazz, kiedy jest tam jeszcze improwizacja i nie wiadomo w jakim kierunku pójdzie. Natomiast takie skrajne uproszczenie zazwyczaj mnie razi, choć wie pan, nie zawsze, bo na przykład mam znaczną predylekcję do muzyki country, czego nie wiedziałem jeszcze 10 lat temu. W Trójce, może pan pamięta, był taki znakomity twórca radiowy Korneliusz Pacuda. On miał audycję Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. No właśnie. I ja słuchałem czasami tej audycji, ale myślę, no nie, no bez żartów, chwilę można tej wiejskiej muzyczki słuchać. Ale potem
coś, co mówisz, do kanty trzeba dorosnąć. Że to przychodzi z wiekiem, że kiedy głowa siwieje, to człowiek zaczyna doceniać pewne proste prawdy i proste harmoniczne rozwiązania, do których dochodzili pierwsi osadnicy nad swoimi ogniskami gdzieś 200 lat temu na prairie. Więc to też nie jest tak, że co proste, to ja nie lubię. Różnie jest z tym moim gustem. Nie ma, on ma mnóstwo meandrów. Chodzi swoimi drogami. Czyli generalnie jest pan otwarty na każdy gust. Bardzo, bardzo. Naprawdę właśnie nie ma gatunku muzyki, na który byłbym całkowicie zamknięty. Bo muszę panu powiedzieć, że mój starszy syn, Franek, który ma lat 20 z układem, jest artystą metalowym i on w dodatku gra i śpiewa taki metal, który jest naprawdę w brzmieniu bliski, ja wiem, piły mechanicznej, więc siłą rzeczy muszę i na taką muzykę być otwarty. Widzi pan, nie ma dla mnie żadnych tutaj granic. Tak samo jak i dla mnie, ale skoro już rozmawiamy o muzyce, to chciałbym wspomnieć pewien koncert, z którego pana najbardziej jakby pamiętam, zresztą nie tylko ja, ale moja ciocia się okazuje również, bo kilka lat temu w Opolu prowadził pan koncert poświęcony twórczości pani Ewie Demarczyk. Tak, pamiętam, to było w 2011, 7 lat temu, tak. I pamiętam, wie pan, co ten niezwykły klimat, ten sposób, w jaki pan poprowadził ten koncert, to był... No bardzo dziękuję, wie pan, ale myśmy mieli ułatwione zadanie, bo przed nami był jakiś kabreton, a po nas był jakiś taki przez Super Express zrobiony koncert. Wszystko to było kolorowe i krzykliwe, a myśmy, Magda Piekosz, wspaniała reżyserka filmowa, reżyserowała ten koncert i ona wymyśliła, że on będzie czarno-biały, tak jak w dawnej telewizji. Więc mieliśmy od razu inną formę. Ja wyszedłem w smokingu, wyglądałem elegancko i potem po prostu te wspaniałe dziewczyny śpiewały przejmująco piękne piosenki, więc to się po prostu nie mogło nie udać, że tak powiem. Ale jak pan wspomina to całe widowisko, ten cały koncert? Ja go właściwie nie wspominam. Bardzo to krótko trwało, to był jeden z najkrótszych koncertów, trwało 45 minut czy 50. Znaczy wyszedł na scenę ze świadomością, że to jest w dodatku transmisja na żywo od telewizji, bo człowiek ma taki inny rodzaj skupienia i kompletnie się wyłącza z całego świata, a z kolei jak schodzi z tej sceny, to tak jakby ta godzina gdzieś się umocniła, jakby znikła, jakby jej w ogóle nie było. Ja już dwie godziny po tym koncercie właściwie myślałem, że to była historia, która przydarzyła się komuś innemu. Ale jeśli już pan do tego wraca, to wspominam na przykład próby, tych prób było sporo. I spotkania z tymi świetnymi dziewczynami, pamiętam z Anią Czartoryską. Spędziłem kilka dni wtedy na rozmowach o muzyce i o życiu, o podróżach, jakoś się zaprzyjaźniliśmy wtedy. Było tam mnóstwo fantastycznych postaci. Bardzo żałowaliśmy wszyscy, że pani Demarczyk nie dojechała, bo miała wystąpić, ale w ostatniej chwili zrezygnowała. Ona już się wtedy pojawiała publicznie od jakichś 20 lat i dała nam taką szansę, że może wpadnie, ale jednak powiedziała, że nie ma powiem, że oglądała ten koncert i była zadowolona, że taki złożyliśmy jej hołd. Aha. No naprawdę, to był niezwykły wieczór. Dla mnie, ale nie tylko dla mnie, dla wielu ludzi, którzy to
oglądali. Ja zresztą jestem taką osobą, która lubi właśnie takie nietuzinkowe, jak to się nazywa, koncerty, nie? Że mają w sobie jakiś taki klimat. Nawet ostatnio w Opolu był taki koncert literacki, piosenki literacko-kabaretowej. Prowadził go Maciej Miecznikowski i pamiętam, że również był taki podobny klimat, jak był wtedy, tyle że to była piosenka literacko-kabaretowa, ale było rewelacyjnie moim zdaniem. Tak, pamiętam, że ten koncert był, bo stary naprawdę świetne przedsięwzięcie w muzyce, pamiętam, tak, w hotelu, ja nie pamiętam telewizora od 1995 roku, odkąd się wyprowadziłem z domu rodziców, no więc tak, tylko w hotelu, tak, na jakiejś transmisji telewizyjnej, a ja akurat tam tak to widziałem. Tak. Panie Marcinie, porozmawiajmy chwilę o podróżach, bo wiem, że pana pasją są również podróże. Czy pamięta pan jakąś taką podróż, która szczególnie utkwiła panu w pamięci? I są takie miejsca, do których najbardziej pan lubi podróżować? Tak, ja 25 lat spędziłem na podróżowaniu po Afryce. Byłem tam, nie wiem, 40 krajach, kilku z nich były wielokrotnie. Odwiedziłem parę miejsc na świecie, często bywałem też na Dalekim Wschodzie, może często na Walentę, jednej i drugiej, ale ta Afryka jakoś szczególnie dla mnie tkwiła. I od dzieciństwa to był taki kontynent marzeń, nie tak, taki wydawał mi się nieprzenikalny, taki najbardziej dziwny. Poprzez też swoją taką czysto klimatyczną niedostępność. Tam są po prostu całe ogromne połacie kontynentu, które są no, nie do życia dla ludzi. Choroby, które tam człowieka nękają, to powodują, że ten kontynent nie dopuszcza łatwo do siebie wędrowców. I to mnie szalenie wspominało. I taka pierwsza wielka podróż z Kairu do Kapitalu trwała ponad pół roku. No i ja odbywałem z przyjaciółmi, z dwojgiem przyjaciół, Marcinem Dallerem, świetnym znanym wszystkim, i Olgą Stanisławską, taką dzisiaj dziennikarką, pisarką, mieszkającą we Francji. No i myśmy podróżowali na każdy możliwy sposób, autostopem, ciężarówkami z wojskiem, na wielbłądach, na osłach, trumnami przez rzeki i jeziora. No to było fascynujące i to była jeszcze taka epoka, to był 93-94 rok, kiedy nie było telefonów komórkowych, nie było internetu, więc człowiek tak przepadał w tej przepastnej Afryce właściwie bez wieści i czuł się jak ci pierwsi odkrywcy, jak pierwsi podróżnicy, jak Stanley, jak Livingstone. Więc to była taka podróż dla mnie fundamentalna, niejako demożycielska, od której wszystko się zaczęło. Ale może moje pytanie będzie trudne, ale czy długi okres czasu jest pan w stanie wytrzymać poza naszym krajem? Czy jest to trudne? No wie pan, wtedy pewnie było takie bardzo trudne, ale teraz owszem jest. Też takiego bardzo prozaicznego powodu, bo ja przecież w Trójce pracuję. Wtedy to był taki moment, gdzie ja nagrałem kilka audycji, czy kilkanaście, ale na dobre 3 miesiące, jeśli nie 4, w ogóle zawiesiłem swoje audycje. Jeden tylko moment taki przez 30 lat. I już na tak długo nigdy nie wyjeżdżałem. Potem wyjeżdżałem zazwyczaj na około miesiąca. Może 5 tygodni czasami, ale to było wszystko. No więc teraz w ogóle te długie wędrówki się skończyły z rozmaitych względów. Ja
bardzo ciężko chorowałem parę lat temu w Afryce i pomyślałem sobie, że nie będę już kusił losu, że zostałem oszczędzony jakimś cudem, więc powinienem bardziej na siebie uważać. I teraz wyjeżdżam, jeśli już, to na takie krótkie, nie tyle wyprawy, co wycieczki. Ja organizuję warsztaty fotograficzne czasami właśnie na kontynencie afrykańskim, no ale one trwają no, 10 dni, więc to jest nic. I teraz w listopadzie wyskoczę na jakieś 2 tygodnie do Botswany. To jest dla mnie ciekawe wyzwanie, bo nigdy tam nie byłem. To jest taki dziwiczy kraj, który właściwie nic tam nie ma, jest tylko ta puszcza i delta Okavango, dzikie zwierzęta. Bardzo to lubię. No to będzie inna wyprawa, bo ja zazwyczaj się koncentruję na ludziach, na spotkaniach z nimi, na fotografowaniu ludzi, a tam w tej Botswanie trochę tak jak w Namibii sąsiedniej, właśnie nie ma ludzi, jest tylko przyroda, więc to będzie ciekawe doświadczenie, cieszę się na to. Jestem pełen podziwu, muszę wam powiedzieć, pana pasji do podróżowania, do bo wiem, że pan też jest fotografem, ale jest pan również kompozytorem, bo pisał pan muzykę również do piosenek Anny Marii Jopek, prawda? Tak, wie pan, ja ułożyłem tych piosenek dla Ani lub z Anią. Tekstów napisałem z 50-60, a muzyki może ze 20 utworów. Natomiast tak się przyjęło mówić, że kompozytorem, ale co za mnie za kompozytor? Widzi pan, że kiedy się człowiek wychowuje najpierw, a potem pracuje z największymi, to mu już z dużym trudem przychodzi nazywanie się, nie wiem, pisarzem, poetą, kompozytorem i tak dalej, bo ci wszyscy ludzie, z którymi ja miałem w życiu szansę się spotkać, oni się właśnie tym zajmowali, o czym mówię, natomiast byli najlepsi na świecie. W związku z tym ja, który to robię, no siłą rzeczy jestem ich dalekim cieniem zaledwie. Więc ja się w to bawię w sumie prędzej niż jestem kompozytorem. Teraz to zresztą w ogóle wyschła mi ta rzeczka talentu i to co robię to rzeczywiście nie rozstaje się z gitarą gdziekolwiek podróżuję, no, a w domu to wiadomo. A jak ja jadę na farmę, bo ja mieszkam czasami, wie pan, na wsi, jest to taki wiejski chłopak z usposobienia. I mam taką farmę nad rzeką i to jest ogromny teren, gdzie się nie boję, że będę straszył sąsiadów, no to tam gram na saksofonie. To tak głośny instrument, że w Warszawie nie mam serca i sumienia. Panie Marcinie, kochany, ja uwielbiam saksofon, po prostu uwielbiam. Saksofon to ja mógłbym słuchać bez końca po prostu. No to kolejną mamy wspólną pasję, panie Tobiaszu. Pamiętam, mieliśmy, kiedy byłem dzieckiem, mieliśmy płytę takiego artysty Kenny G. I pamiętam, uwielbiałem słuchać tej muzyki. No właśnie, no akurat nie jest pewnie mój ulubiony. Mój ulubiony to jest ze współczesnych Branford Marsalis, ale bardzo też lubię dawną muzykę na saksofon, taką z lat 30., 40. Wie pan, ten wczesny stary jazz, trochę taki jak brzmi w filmach Woody'ego Allena. Bardzo, bardzo mi jest to droga muzyka. Więc też trochę sobie sam próbuję, ale nie nazwałbym się saksofonistą przenigdy w życiu. Ale to jest frajda, oczywiście. Panie Marcinie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Z bólem serca muszę powiedzieć, ale muszę kończyć, ponieważ mój czas przeznaczony na audycję też jest ograniczony. Bo no jasne, że tak, ale cieszę się nadzieją, że się spotkamy w tym Poznaniu i wtedy już sobie pogadamy po prostu twarzą w twarz. To będzie bardzo miłe. Tak. A poza tym nie możemy też ludzi państwa, pana słuchaczy za długo dręczyć jednym tylko głosem, to znaczy głosem Marcina Kydryńskiego, więc warto
żeby rzeczywiście pozostawić pewien niedosyt. Także ja serdecznie panu dziękuję za zaproszenie, bardzo mi było miło, naprawdę, dzięki wielokrotnie. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia, a jeszcze przed 20 zagram między innymi kilka piosenek Anny Marii Jopek z płyty Szeptem. To jest, wie pan, pierwsza płyta, jaką zrobiliśmy kiedykolwiek i to są same polskie standardy. Wtedy jeszcze nikt tego nie robił, aha, więc to nie są nasze piosenki. To są piosenki sprzed wielu lat, ale Ania śpiewała je wtedy bardzo pięknie. To była jej pierwsza w życiu autorska sesja nagraniowa. Warto o tym wspomnieć, bo to było 25 lat temu, czy ileś, dawne czasy. Ja mam wersję dwupłytową. Na jednej płycie też jest koncert. Tak, w Filharmonii, pamiętam, oczywiście, tak. Oczywiście, że tak. Świetny koncert, przez chwilę posłuchałem i od razu się zauroczyłem. Panie Marcinie, bardzo serdecznie dziękuję, moi drodzy. Moim gościem był pan Marcin Kedryński, dziennikarz programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeżeli chodzi o Trójkę Polskie Radio, to już za tydzień moim gościem będzie Kuba Strzyczkowski, także warto być z nami. Dziękuję panie Marcinie. Dziękuję raz jeszcze. Dobrej nocy. A dla was muzycznie Stanisław Sojka. Są na tym świecie rzeczy. Nie.